Witam wszystkich naszych miłych gości na otwarciu wystawy poświęconej rozdziałowi polskiej fotografii, reportażu, historii społecznej, jaka jest zawarta w tygodniku Świat. Wystawa prezentuje czterech reporterów tygodnika Świat i witam wszystkie rodziny artystów, których fotografie pokazujemy. Witam wszystkie osoby związane z tygodnikiem Świat, z jego narodzinami i wszystkich tych, którzy go pamiętają, a bardzo wiele osób pamięta, jak nadzwyczajne to było, jak nadzwyczajnie ciekawe to było pismo właśnie ze względu na jego stronę ilustracyjną. Witam bardzo serdecznie panów Jana i Franciszka, synów Władysława Sławnego. Witam. Witam gorąco panią Jadwigę Lipowską-Prażuch. Bardzo serdecznie witam panie Dorotę Jarochowską-Hatlewik i panią Agatę Jarochowską-Suchecką, córki Konstantego Jarochowskiego. To znaczy jest jedna reprezentantka rodziny. Bardzo dziękuję partnerowi wystawy Forum Polskiej Agencji Fotografów, która na potrzeby wystawy i jej promocji użyczyła fotografię Władysława Sławnego. To jest kolejna odsłona w roku jubileuszowym, 150-lecie Muzeum Narodowego w Warszawie. Staraliśmy się pokazywać wystawy, które by przybliżyły rozmaite aspekty polskiej sztuki. Mieliśmy niedawno sztukę gotycką z Europy Środkowej, teraz wystawę fotografii. Staramy się, żeby państwo mieli jak najszerszą ofertę. A myślę, że dzisiejsza wystawa ma zupełnie specjalny charakter właśnie przez to, że przypomina czasy, które bardzo wiele osób tutaj zebranych pamięta, a które w młodym pokoleniu budzą ogromne zainteresowanie. Chcę bardzo podziękować paniom kuratorkom wystawy, pani Danucie Jackiewicz-Król, kuratorce działu fotografii i ikonografii w Muzeum Narodowym oraz pani Annie Masłowskiej, kustoszowi w tym dziale. I jeśli państwo pozwolą, to teraz zaproszę panów sławnych, którzy obiecali powiedzieć do państwa parę słów w imieniu rodzin fotografów. Przepraszam, jeszcze jeden gość, pani Barbara Kosidowska. Strasznie przepraszam, że przesunęła mi się linijka, także witam panią podwójnie. Trudno mi będzie mówić, przede wszystkim do tylu osób i poza tym po polsku. Więc jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu mówi się o świecie po tylu latach. No i to chyba wszystko. I dziękuję wszystkim za to, co zrobili dla tej wystawy. Jeszcze pozwolę sobie powitać dodatkowo panią Krystynę Arską, córkę założyciela Świata i pierwszego redaktora. A teraz przekazuję głos paniom kurator, które powiedzą, co pokazały na wystawie. Proszę państwa, bardzo, bardzo serdecznie witam. Cieszymy się ogromnie, że po raz pierwszy w Muzeum Narodowym w Warszawie pokazujemy fotografię, która powstawała dla prasy. Myślę, że to jest bardzo ważny dzień, również dlatego, że dzisiaj wiele mówi się o fotografach pracujących dla prasy.
i warto jest podejmować także historyczne badania nad tym, co działo się do tej pory, aby tym lepiej rozumieć, co dzieje się we współczesnym reportażu. Myślę, że tą wystawą być może zaczniemy taką cykliczną debatę na ten bardzo współczesny, bardzo ważny temat. Mamy zaszczyt dzisiaj powitać Państwa na wystawie czterech wybitnych polskich fotoreporterów i artystów obiektywu, dlatego że wszyscy czterej autorzy, którzy fotografowali dla prasy, jednocześnie potrafili dzięki tym samym fotografiom brać udział w życiu artystycznym środowiska fotograficznego, wystawiali te fotografie w salonach, otrzymywali nagrody na wystawach, także międzynarodowych. Te zdjęcia zdobiły albumy, a jednocześnie odgrywały ważną rolę w tygodniku Ilustrowanym Świat. Wszyscy czterej, Władysław Sławny, Jan Kosidowski, Wiesław Prażuch i Konstanty Jarochowski, mają już swoje miejsce w dziejach polskiej fotografii jako uznani twórcy powojennego polskiego fotoreportażu. Ale jeszcze nigdy nie mieli wspólnej wystawy. I cieszymy się, że dzisiaj możemy dzięki tej wystawie, która jest wyborem z ich ogromnego ewr, poznać chociaż trochę ich zdjęć, takich, które albo nigdy nie były publikowane, albo po prostu nawet nie mogły być oglądane, ponieważ zachowały się wyłącznie w negatywach, które szczęśliwie przechowane zostały w rodzinach fotografów. I dlatego dzisiaj możemy z nich korzystać i pokazać je Państwu. Ci fotografowie działali w trudnych bardzo warunkach, a jednak udało im się zademonstrować wysoki profesjonalizm i pokazać w rzetelny sposób wiele fragmentów polskiej rzeczywistości, a także świata, który fotografowali podczas swoich zagranicznych podróży. Kluczowa dla percepcji tej wystawy może być taka sytuacja, w której zdumiewamy się, oglądając te zdjęcia, i prowadzą nas one ku refleksji, jak wiele można dowiedzieć się z tych fotografii o tamtej Polsce. Jest to wiedza, która właśnie nas porywa swoją rzetelnością, swoją liryką często oraz humorem. To naprawdę potężny ładunek wiedzy o ówczesnej Polsce, Polsce lat 50. i 60. ubiegłego już XX wieku. Jest tak, że ta fotografia bardzo często na stronach tygodnika ilustrowanego, opatrywana komentarzami, spełniała pewną rolę, która dzisiaj może być do odczytania dzięki temu, że zaopatrujemy te zdjęcia w te oryginalne komentarze. Dlatego możemy te zdjęcia nie tylko podziwiać ich artyzm, ale także czytać, a może nawet przede wszystkim czytać. Zapraszamy Państwa do wnikliwego obejrzenia fotografii Władysława Sławnego, który stworzył zespół fotoreporterów świata, zapraszając do współpracy w 1951 roku młodych ludzi i, jak się okazało, bardzo zdolnych. Był dla nich autorytetem, profesjonalistą o ogromnej wiedzy i doświadczeniu, które zdobył jeszcze przed II wojną światową w paryskim środowisku. Był artystą o reporterskim refleksie, który do końca życia nie rozstawał się z aparatem fotograficznym, chociaż rozstał się z redakcją Świata po 7 lat prowadzenia jego działu fotograficznego. Jan Kosidowski, wyposażony przez szkołę w Nowym Jorku w wiedzę o fotograficznym warsztacie, a także o dziejach tego medium, rozpoczął pracę w świecie już przy próbnych numerach pisma. Ironiczny, liryczny, pełen indywidualnego humoru, bystry obserwator dnia codziennego, który często puentował swoje fotoreportaże nieoczekiwanymi, abstrakcyjnymi kadrami. Nadto znawca historii fotografii. Jego sposób upowszechniania wiedzy o fotografii, o jej historii, do dzisiaj ujmuje barwnością i bardzo osobistym odczuwaniem osiągnięć innych mistrzów obiektywu.
Wiesław Prażuch po praktyce w zakładzie zawodowego fotografa szybko dał się poznać jako mistrz w komponowaniu fotograficznego kadru, w równym stopniu zainteresowany formami nowoczesnej architektury, co poszukiwaniem geometrii w pejzażu. Twórca wyjątkowych fotograficznych portretów, który odegrał ogromną rolę w propagowaniu wiedzy o współczesnej sobie fotografii, gdyż prowadził przez wiele lat artystyczne pismo Fotografia. Konstanty Jarochowski, utalentowany, wrażliwy artysta o instynkcie fotoreportera, świetnie wybierał tematy, błyskawicznie identyfikował sytuacje najlepiej dokumentujące podjęty temat. Efekty jego reporterskiej pracy tak samo dobrze wypadały w rodzinnym kraju, jak podczas zagranicznych podróży. Tematy trudne i pozornie mniej atrakcyjne w jego obiektywie nabierały urody, a fotograficzny esej wydaje się być jego ulubioną formą reporterskiej aktywności. Dobry wieczór Państwu. Zapraszając Państwa w ten fascynujący, czarno-biały, a jednocześnie tak wielobarwny świat fotoreportażu, chciałabym dodać jeszcze kilka słów na temat samej koncepcji i konstrukcji naszej wystawy. Większość pokazywanych na ekspozycji fotografii to współczesne wydruki pigmentowe wykonane na papierach barytowych z oryginalnych, autorskich negatywów, które, tak jak Pani Danuta przed chwilą powiedziała, szczęśliwie zachowały się do dzisiaj i z których bogactwa mogliśmy wybrać te 300 obrazów dzisiaj prezentowanych. Przygotowując odbitki do wystawy, odnieśliśmy się z pełnym szacunkiem do archiwalnego materiału i również z bardzo dużym respektem, starając się, aby współczesna technologia nie zafałszowała charakteru oryginałów, a wręcz pomogła wydobyć ich specyfikę. Nie ingerowaliśmy w pierwotną kompozycję obrazów. Wszystkie kadry pokazujemy w całości, w takiej postaci, w jakiej powstały. Wydruki uzupełnione zostały pozytywami autorskimi, wykonanymi w epoce przez samych twórców. Prace te, w odróżnieniu od współczesnych odbitek, zostały wyeksponowane w tradycyjny, muzealny sposób. Spotkanie z fotografią sławnego Prażucha, Kosidowskiego i Jarochowskiego podzieliliśmy na 4 odsłony, które odpowiadają 4 salom wystawy. Pierwsza z odsłon to eseje fotograficzne, szczególne fotoreportaże, które są właściwie osobistymi impresjami twórców, zabarwionymi ich indywidualną poetyką. W kolejnych odsłonach pokazujemy fotoreportaż społeczny, podejmujący ważkie aktualne tematy, następnie fotografie dokumentujące rytuały władzy, i jako zwieńczenie tej podróży w przeszłość fotograficznego reportażu cykle zdjęć przywiezione przez fotoreporterów świata z licznych podróży zagranicznych. Proponujemy również Państwu prezentację multimedialną, dostępną w ostatniej sali wystawy, pokazującą skany oryginalnych numerów tygodnika Świat z fotoreportażami wszystkich 4 bohaterów wystawy. Dołączając się do powitania rodzin twórców i bohaterów naszej wystawy i to serdecznie dziękuję w imieniu autorek za życzliwą współpracę podczas przygotowań do tej ekspozycji i serdeczne podziękowania chciałabym również skierować w stronę współtwórców wystawy. Projekt ekspozycji, scenografia ekspozycji jest dziełem pana Wojciecha Neubarta. Digitalizację negatywów z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie i wszystkie wydruki pigmentowe wykonał pan Piotr Ligier z zespołem Ligier Studio. Digitalizację negatywów Władysława Sławnego wykonali pan Maciej Markowski i Sergiusz Odorowski z Forum Polskiej Agencji Fotografów. Prezentację multimedialną przygotował pan Przemysław Sidor z firmy Sisku.pl. Bogaty program edukacyjny towarzyszący naszej ekspozycji opracowała pani Anna Knapek z zespołem działu edukacji. Natomiast autorem opracowania graficznego publikacji i druków towarzyszących naszej wystawie jest pan Piotr Łomnicki.
Serdecznie dziękujemy również wszystkim współpracownikom, zarówno z muzeum, jak i spoza muzeum, zaangażowanym w realizację wystawy, doceniając ich ogromny wkład w powstanie ekspozycji oraz jej promocji. Dziękuję bardzo. Specjalne podziękowanie, proszę Państwa, dla partnera wystawy. Partnerem wystawy jest Forum Polska Agencja Fotografów, która udostępnia fotografie autorstwa Władysława Sławnego. Bardzo dziękujemy. I jeszcze jedno podziękowanie specjalne dla Anny Brzezińskiej-Skarżyńskiej, która udzieliła nam wielkiej pomocy przy robieniu tej wystawy. Aniu, dziękujemy Ci. Proszę Państwa, celem tej wystawy jest wprowadzenie jak największej ilości nowych fotografii, które zdobiły tygodnik Ilustrowany Świat, albo nie mogły tego robić z różnych powodów, ponieważ na naszej wystawie ponad połowa zdjęć nigdy nie była publikowana. Chcemy, aby trafiły do masowej wyobraźni, po to, aby utrwaliła się ich obecność wśród takich zdjęć ikon polskiej fotografii. Powinniśmy mieć ich więcej i myślę, że właśnie świat jest kopalnią takich obrazów. Również zależy nam bardzo na tym, aby nazwiska bohaterów naszej wystawy Konstantego Jarochowskiego, Wiesława Prażucha, Jana Kosidowskiego, Władysława Sławnego wszyscy pamiętali i kojarzyli z ich fotograficznym dziełem. Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy.